No to co, lecimy dalej z pedekiem. Ostatnio zrobiłem dwa questy, także teraz idziemy do Darkwooda. O, dropnąłem jakieś ringa i large charma, także zobaczymy sobie co dają. Charming daje coldressy, więc średnio. A ring? Jeden do energii, więc też kiepsko. O, jest elitka, także zobaczymy. Aha, czyli poleciały mi głównie potki z elitki. Nice, ale jest level też. Mina potion. Dobra, zdamy sobie siłę. I tutaj javelin, kolejny skill, power strike. Mamy dodatkowy damage javelinami. Tu pójdę to. A to mam dopiero na 12 levelu lightning bolta. No to jeszcze kilka level. 6 leveli brakuje. Dobra, mamy przejście. Underground Passage, czyli tutaj trzeba się kierować. O, stamina Shrining jeszcze, więc pójdzie troszkę szybciej. I jakiś armorek poleciał. 24 defa. Attack rating, dobra, zamienimy sobie go. O, jest żółty javelin. Ciekawe. Tam ciekawego będzie, tylko te mopy chcę najpierw rozwalić, żeby mógł sobie na spokojnie zobaczyć. Dobra, pokaż tego javelina. Mamy tak 6 do 12. 1 do 7. Very fast attack speed, a to ten też ma. 10% attack speeda, 2 maximum damage, lightning damage, lightning resy i mana za killa. Wydaje mi się, że jakiegoś giga szału nie ma, ale... Ale na pewno jest lepszy od tego mojego. Po jak bije. Nie no, jest... Dobra, jest lepszy. Lightning damage też dużo daje, nie? No i dobra, mamy wyjście. Darkwood. Rozdam sobie level. Jeżeli chodzi o skille, to skille chyba na razie nie będę rozdawał. Nie wiem, czy tu będę musiał dać punkt, ale to się później zobaczy. Ten movement speed byłby ewentualnie spoko i ten crit strike. Ale docelowo później z tego Lightning Bolta i Lightning Fury jest dopiero na 30 poziomie, także jeszcze sporo czasu. Damy tego i wejdę zawsze, troszkę movement speeda wpadnie. Dobra, jest to drzewko. Aha, tylko miejsce nie mam, no właśnie. Przydałoby się pójść do miasta i zrobić porządek w tym. Muszę zobaczyć jakie czarmy mam. I jakie chciałbym zostawić, a jakie nie. Dobra, go portal. I teraz tak, idziemy sobie do niej i sprawdzamy sobie... Ja wszystko muszę zidentyfikować. To nie, to jeszcze. Lightning Wrestling, czyli pa. Farm do many, to mi niepotrzebne. To też mi jest niepotrzebne. 5k cel. 2 do siły, cel. Pozostawimy, do many cel. Maximum damage zamiast energii możemy dać. Attack rating zamiast. Attack rating. To cel. No i w zasadzie chyba tyle. Kupimy sobie kilka scrolli. Żeby było. No i tyle. Kurde, małe te eku w tej gierce. Dobra. Rozdamy sobie jeszcze level. Aktualnie level 8, jeszcze 4 levele. No i co? Magic Arrow to nie. Kurde, nie wiem, chyba w tego Crit Strike'a bym poszedł. Tak mi się wydaje. Dobra, i bierzemy to. Cyk. Mamy to, dobra. No i teraz trzeba wrócić do miasteczka. Powrotem tutaj do Akary. Cyk. No. I teraz trzeba iść do kamyczków. Dobra, mamy kamyczki. Poka, jak to wygląda. 1, 2, 3, 4, 5. Pyk. Idziemy uratować Descartes'a Kane'a. Niech się odpali ten portal. Jedna rzecz, która mnie zawsze irytowała w tego typu starych grach,
O, misowanie ataków. Tak mnie ten system irytuje. Tak nienawidzę tego, że te ataki... ta moja postać misuje. Czasami trzeba... 6 ataków... dać? I dopiero 7 trafi, nie? Bo wszystkie inne zmisowały. Dawaj tego ziomeczka. Griswolda. Pyk. Aha, to nie jest wolucik. Dobra, czy tu coś jeszcze jest? Chyba nie. Tego ziomeczka ratujemy. O, elitki jakieś. Ogólnie z tym javelinem to i tak się już mega fajnie bije. Ten lightning damage dużo daje. Ja bardzo często po prostu one-shotuję te mopki. Chyba, że nie trafiam, nie? To jest najgorsze wtedy. Ale tak to bardzo często i one-shotuję. Dobra, nie mam potek ogólnie. Cyk, cyk. No i co? I lecimy do miasteczka. Odwiedzić ziomeczka. Kain Yakara, dobra, czyli tutaj jeszcze. No i mamy to, jest completed. No i teraz towerek w Darkwoodzie. Trzeba znaleźć. Mam jakiś łuk, ale ja nie gram. O właśnie, tę koleżankę musiałbym zrespić. Ona ma taki łuk, 2 do 7, 1 do 9. No, 37 attack ratingu. Dobra, ten jest chyba lepszy. 9,21, ta, dużo lepszy, no. A ten sobie selniemy, bo ja po długie raczej i tak nie będę grał. Nie zamierzam, więc... można to selnąć. Dobra, i ogólnie tak, nie wiem co z tymi skillami, kurde. Czy ja powinienem je rozdawać w te pasywki? Czy po prostu czekać, zbierać te punkty i później jak już odblokuję na przykład Lightning Bolta, dodać w niego trochę. Chociaż Lightning Bolt i tak chyba będzie średni. Nie wiem, czy po prostu nie trzymać punktów do 30 levela. Trochę brakuje, bo on dopiero 8. I wtedy jak odblokuję tu Lightning Fury, to czy wtedy w to po prostu nie dać wszystkich punktów. Nie wiem, czy to nie byłoby wtedy najlepsze. No tu jeszcze mamy additional bolt. Są 5 leveli. No. No nie wiem, zobaczymy. Możecie napisać, co myślicie o tym.